Siemanko, z tej strony Zuselek, witam was na serii Sąsiadów 3 w Farmingu 19. Jak widzicie, dzisiaj ze mną ktoś, kogo możecie nie rozpoznawać. Mamy nowego kolegę, nowego pracownika, mówiłem ostatnio na kanale. W ogóle najpierw się przywitam, siemano Szoki. Witam, witam. Szoki ma na imię Marcin, tak by the way. I jest tu, żeby mi pomagać na mojej farmie. W komentarzach jakiś mi ktoś kiedyś napisał, że ja muszę przyspieszyć i rozwijać się szybciej, więc ja mam pracownika i teraz to będę zapierdzielał. Więc serdecznie się cieszę, że do nas dołączyłeś, do mnie przynajmniej. Może za no ja również. Setki tysięcy cię wynajmę sąsiadom, ale to ty nie jesteś, że tak powiem, dziwka do wynajęcia i nie będę cię wynajmował. Będziemy tu robić, tak więc super się cieszę, że jesteś. Sąsiada jednego nie ma, wyjechał na wczasy, jakiś miał problem z dostawcą internetu, więc załóżmy, że jest na wczasach, pojechał na wycieczkę z żoną i z bani mamy. A drugi sąsiad, wiem, że ma tu do mnie przyjechać, bo umówiłem się z nim, że dowiezie mi trochę paliwa, bo ogólnie byłem jednym masejkiem, zatankowałem, byłem na mieście, ale mój drugi sztejerek nie działa, więc nie przedłużając. Farmę znacie, tutaj dużo nowości nie było. Tutaj jest praca, choć Szoki ci pokażę, co dzisiaj będziesz robił, bo potrzebuję twojej pomocy, żeby nie było, że stoimy. Plan jest taki, że chodź o tędy tu ścieżeczką pięknie. Plan jest taki, żebyś pomógł mi w siewach, bo już coś tam zacząłem, ale jednak mam trochę bel do rozrzucenia. Tak jak widzisz, pole leci wzdłuż tego. Zrobimy sobie łąkę. Dla klarowności, po prawej stronie niech będzie pole i to pole niech będzie zasiane soją. Polecę w soję, skoro mam hajs trzepać, to lecimy w soję. O, widzę, że sąsiad jedzie. A po tej tutaj ten cypelek, ten taki nierówny, tu do lasu, do tej chrzopki zrobimy łąkę, czyli zasiejemy trawę, zasiejesz ty i będziemy tu później trzepać różne ten trawę dla krów, nie? Bo ogólnie krowę trzeba by ogólnie zainwestować kiedyś w jakąś łąkę, ale na razie będziemy inwestować w sprzęt do obróbki ten. Dawaj przy wentylem. O, siema sąsiad. O, siema sąsiady. Witam serdecznie. Witam. Tak więc super, przywiozłeś paliwko? Bo tego mi najbardziej potrzeba. Są szczepy. Pięknie. Uła, no to dawaj, zatankujemy mojego sztejerka. Dobra szefie, to ja się za robotę biorę. Ło, pięknie. Jaki on jest zajebisty. Super się cieszę. O, to czekajcie, wsadzamy. Działa głowa, działa. Czekaj, podjadę tyłem. Bym ci tego pięknego czerwonego Mustanga nie rozwalił. Ła. Super ekstra. Leje się. Łapanie. Ty, ale się szybko natankował. No szybko poszło. Dobra, żeby nie było, na paliwo kosztuje na tym. Paliwo na tym kosztuje 500, a ty dostaniesz 800. O, dziękuję bardzo. Za to, że przywiozłeś z dowozem, nie? I jak jeżeli tylko nudzisz się, no to możesz popracować z Marcinem na polu. On tu będzie zajmował się, tylko zasieje trawę, a ty mógłbyś mi tutaj soję też w międzyczasie na dziesiąteczce porobić, więc zaraz ty wpadnę. Jakbyś się nudził, to taka mała prośba. Zawsze się, powiem szczerze, odwdzięczę. Dobra, czekaj. Szoki przejedzie, ja nie będę tu się wciskał. Kurde. To jest w ogóle jazda. Tutaj teraz się dzieje. Mateusza nie ma. Pozdrawiamy serdecznie Mateusza. Miejmy nadzieję, że jego problemy szybko się rozwiążą. Kurde. Powiedz, z internetem to różnie to bywa. Tak, z internetem to różnie to bywa, ale on akurat nie powinien narzekać, bo on nie ma internetu od Orange, tylko od kogoś innego, więc to też nie mogę. No ja powiem szczerze, pamiętacie w poprzednim odcinku, żeśmy ułożyli trochę już beli, została mi tylko końcóweczka, druga przyczepa, więc tu powiem, tu nie ma kolizji dach, więc można wyskakiwać na dach, ale tutaj już mamy poukładane dość konkretnie. Więc ja to na moment szybko rozłożę i powiem wam tak, że jeżeli starczy czasu, to pojedziemy, zakupimy do sklepu jakieś maszyny,
bo na pewno przydają mi się, kosiarka się przyda, to jest na pewno bardzo ważne. I co by mi się przydała? Owijarka do tego, przetrząsarka, zgrabiarka. Takie rzeczy musimy pokupować, skoro mamy pieniądze, żeby później nie być zaskoczonym, że nie mamy czym obrabiać tej łąki na przykład, tak? Docelowo kupimy jakąś większą łąkę i konkretne zrobimy, ale trawa, nie wiem jak to jest, ale trawa trochę chyba szybciej rośnie, nie? Czy jak rośnie? A nie wiem nawet, coś może. Ja powiem szczerze, na takich innych seriach to ta trawa to zara moment. Ale mam... O ty. Ej, a mi tutaj jest soja na 10, nie? Tak, na 10 też soję. Na 18 już pole tam w dali, co widzicie, jest już zasiane, więc pole... O, ja tu podjadę może od tej strony, chwycę to z góry. Na 18 jest już zasiane, jeszcze została 11, ale na 11 zasiejemy pszenicę, bo pszenica będzie nam potrzebna do kurczaków, tak? Więc potrzebujemy przywieźć też kurczaków trochę, no potrzebowałbym przyczepę, chociaż sąsiad Mateusz powiedział... Co, kurczaków chyba nie idzie przywieźć, zaraz zobaczę. Same przylatują. Same przylatują. Chyba tak. No, no to, no, ale to nawet po krowy. Sąsiad powiedział, że mi pożyczy przyczepę, żebym mógł przywieźć ze zwierzęta. No to taki plan jest, żeby też no, nie przeinwestowywać się. Skoro mamy się rozwijać, no to powinno to dość konkretnie być zaplanowane, a nie tylko, że ja będę łupał hajs. Ja widzę, że tych kurczaków nie idzie przewieźć. No, same przylecą, to mnie cieszy. Nawet nie słabo wiem, tam z nieba. Ile tam może kurczaków się zmieścić. Stuwa. No to 100 kurczaków będziemy mieli. Co jest potrzebne do kurczaków? Tylko pszenica i woda? Pszenica i woda, tak. O, no to beczkę na wodę na pewno sobie muszę kupić swoją. A to do kurczaków? Wydaje mi się, że nie. Bo nie? To nie wiem nawet. O, no to... Nie, chyba nie trzeba. Nie tylko faktycznie. Pszenica? Tak. O, to dobra. Pszenica lub jęczmień. Lub jęczmień. No i do, no to jeszcze lepiej. Ale do krów nam się przyda. Kurde, ale krzywo. To, wentyl przyjechał. O, wentyl odgrodzi, tylko jedź prosto. Ja to prosto. Jedź prosto. Dobra, nie będę latał. Nie jestem Supermanem. Kurde, źle nabiłem trochę to. No ale postaram się. O, będzie ok. Pięknie. Ja powiem wam szczerze, moment to zrobię. Chyba, że mi coś przeszkodzi. O, czekaj, szoki, dasz radę? Tak, śmiało. A, no to dobrze. Bo jak coś, to mogę przystawić. No i tak jak wiecie, pisałem, mówiłem na jakimś odcinku też, że no możecie, póki co Szoki do nas dołączy, co mnie bardzo cieszy. Napisał bardzo konkretnego maila i spoko, od razu czułem, że to będzie znajomość na dłuższą metę, więc naprawdę powinniście się tam trochę ogarnąć. No i też chciałbym chyba powiedzieć, że jednak no ja mam swoje lata, tak? Ja mam 34 lata, pewnie część z was to wie. Więc no bardziej by mi zależało na tym, żeby te osoby, które chcą dołączać wiekowo, nie mówię, że mają mieć 30 lat, ale kurde, te 16-17 powinny mieć, bo to jest trochę już inne podejście do życia i trochę inaczej się już rozmawia z takim człowiekiem, więc zachęcam. To się zaliczam? Na ile ty masz? 16 praktycznie. Na rok mniej. 15? Ale ty jakoś jesteś... Ja już się do ciebie przyzwyczaiłem. No, ale wiecie, 13... Nie mam nic do 13-latków, nie? Ale jeden mnie ostatnio wkurzył na internecie, więc może dlatego to mówię. Ale taka prawda jest, że
że no trzeba być w miarę ogarniętym, żebym ja tu się nie frustrował podczas nagrywania. Dlatego zachęcam takie osoby. Młodsze, jak to Voice. Młodsze zapraszamy za 2 lata. Zapraszamy za 2 lata na farminga 20, nie? Mhm. Chociaż no to powiedziesz na 21, kurde. Pojęcie. Kurde, no i patrzcie. I teraz to robota idzie. Jak tu konkretnie pola zrobić idzie. Chłopaki zasieją moment, a ja moment rozrzucę, więc... Nie wiem, czy mogę być u mnie. Czekaj, bo ja naprawdę nie w tą stronę. Kręcę trochę, kręcę. O, wiecie co, muszę chyba sobie podjechać tym gównem trochę. Oj, 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 oj. Wjadę na zasiane, sorry. Zapnę. Trochę sobie podjadę. No, tam trochę mi płot przeszkadzał, ale teraz powinno być ok. Oj. Jeszcze raz. Nakręcimy. No, to Marcin tam dalej możesz z wentylem soję sadzić, jak tu już skończyłeś, nie? Siać, a nie sadzić, bo mi też wytknie ktoś zaraz omyłkę słowną, ale nic. Pozdrawiam cały czas nowych subskrybentów, którzy dołączają do kanału. Zapraszam chętnie, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeżeli się dobrze bawiliście i wam się podobało. Jeżeli się nie podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w dół. Tak więc pamiętajcie, zostawiajcie łapki w zależności od nastroju. Czyli łapka w dół też robi tam jakieś zasięgi, nie? To samo. No, tutaj przykład siostry Godlewskiej, nie? Tak. Wentyl, zaśpiewaj coś, może też będziemy sławni. Nie. Zaśpiewasz. No, kurde. Powiem szczerze, że to tak właśnie. Trzeba pośpiewać, pofałszować trochę. Ale ostatnio jeszcze widziałem tego, Boxdel nagrał piosenkę. Kojarzycie tego Boxdela? On też tam, oni się tłuką tym fejmem, a gdzieś mi wpadło, że ten też nagrał. A zaczęła ta seksmasterka porąbana. Więc no, no jest jazda na tym YouTubie. Tych YouTuberów, tych największych, to już powaliło. Oni nie wiedzą, co ze sobą w życiu robić, nie? Oni teraz będą gwiazdami śpiewanymi. Nie to, że talentu nie mają. Bo ja rozumiem... Jeszcze takie kanały, nie pamiętam jak się nazywają ci goście, bo nie oglądam tego, ale są kanały, które się stricte opierają na śpiewaniu, nie? Jakiś tam, czekaj, kto on jest? Jako nie czu, Multi jest taki typ, nie? On śpiewa i to też to... Czuks, o! Czuks, to no właśnie nie wiem, on też Czuks to ten młodszy, tak? Tak. No i to powiem wam szczerze, no oni od samego początku śpiewali, więc spoko oko. Ale ci, co mieli streamy, jakieś wiadomości, coś tam, jakieś pierdy, ten Fame MMA, on teraz będzie śpiewał. No to powiem wam szczerze, średnio, nie? Nic do nich nie mam, ale no już dla mnie to jest lekka przesada. Na szczęście nasz kanał opiera się na graniu w gry, więc my nie będziemy śpiewać, oszczędzimy wam tego. Ja kiedyś nagram, jak wpuszczę chyba, że, na podwosu i na YouTube odstawię. Chyba, że będę miał milion subskrypcji, to wam zaśpiewam. 2 tak, kurde. Oj, no 2 chciałbyś. Śpiewam na live. Pięknie, pięknie. O. I jak widzicie, moment. O. Ja już mam pół brogu rozwalonego. W sensie ułożonego. Chłopaki sieją, więc ja nie będę przeszkadzał. Wezmę, postaram się to gdzieś schować, bo tak naprawdę nie wiem, gdzie mam to położyć. To w ogóle jest takie nieporęczne zawsze do parkowania, ale no to po zaparkuję sobie chyba tutaj wzdłuż płotu i będzie stało, nie? O tutaj widzicie, tu wzdłuż płotu postawię, to chyba da radę, nie?
Ty, myślałem, że się obetrze. Łopanie. To trzeba umieć zrobić jeszcze. Dobra. Muszę mojemu pracownikowi powiedzieć nowemu, żeby to zrobił. Ma na to dwa dni. Dwa dni. Zaparkować przyczepę wzdłuż płotu tą łamaną gównianą. No nie, to przecież jest tragedia. Na kierownicy może by było lepiej. Ale powiem wam szczerze, że tak upar, to już jestem prawie przy płocie. O, i teraz tak wrócić, żeby to się nie zgięło. A nie, bo to odjeżdża. Czekaj, bo to jakieś śmieci tam. Dobra, lepiej z tej chyba kamery mi szło. A, tu jakieś śmieci leżą. Kurde, dobra. Tada, niech stoi, pięknie. No. I teraz ja odłożę to na półkę. Porządek, wiecie, na farmie u mnie musi być porządek, to jest podstawa. Szoki tą zasadę musi poznać, bo wszystko odkładamy na miejsce mniej więcej. Sprzątamy, myjemy, ale to się nauczysz, jesteś dzisiaj pierwszy dzień w pracy, więc na razie nie wymagam od ciebie nic poza tym, co wiesz, czyli jak siać, bo to chyba wie każdy, nie? Chyba tak, nie? Chociaż są tacy, co umieją i proste rzeczy spieprzyć. Czyli ja. Nie, wentyl, ty to akurat ogarniasz jeszcze. Mówię o innych, tych, o tych, co ich tu akurat nie ma, chociaż to też nie o Matim, żeby nie było. Tak więc potrzebuję na pewno zgrabiareczkę i to by była nie ta za 62 tysiące, bo ona wprawdzie jest konkretna. Ta ma od 9,3 ta 14 metrów, a ta to w ogóle 110. Kurde. 62 tysiące trochę dużo, więc na razie zainwestujemy w tą zgrabiareczkę. I potrzebowałbym też przetrząsareczkę, nie? Kup. Tak, okej. Okay. I potrzebowałem przetrząsacze. I to by był... Ta to chyba nie? Poprzeczniaka to będziesz robił, czy jak to będzie wyglądać? No poprzeczniaka potem zrobię. A, no bo tak właśnie patrzę z daleka, coś mi tu tak... Tak, dobra, tak. Nieważne. No zostawiłem sobie, żeby mieć na czym zawracać. A widzisz, wentyl? A, wentyl się... Ja tu na drodze, kurde. Spok, na drodze, no. Ja też na drodze, przyznaję się, zawracam i jadę tak, żeby było wygodnie i szybko. Ale jak gram realistycznie, to wtedy się bawię w różne rzeczy. Tak więc dobra, wezmę to, przywiozę teraz, nie? Jadę na sklep. Zaraz będzie całe pole ogarnięte, widzę. No i pięknie, bo to idealnie 10-20 minut już minęło. Jest nasz drugi wyjazd tutaj. Tu przejeżdżamy teraz obok sąsiadki wentyla, co do niej wpada czasami na kawę. Jak mi się nudzi. Jak mi się nudzi. Nasza obora tutaj już stoi na skarpie, ładnie, pięknie. Tutaj będziemy mieli łąkę, na której no,
Może nie za duża ona jest, ale coś tam zawsze uzbieramy dla tych krów. Na razie nie mamy krów jeszcze, więc to jest dość istotne, ale trzeba by tu kupić jakieś pole. Teoretycznie zastanawiałem się nad tym polem numer 29 tak naprawdę. Myślałem, żeby sobie je kupić, oto pole. I tutaj zrobić tak naprawdę łąkę już później, bo tamta łąka, którą teraz Marcin sieje, to wiecie, tam będzie dalej rozwijała się gospodarka, więc tak na razie na te żniwa tak ustaliliśmy, żebyśmy cokolwiek mieli. Ja nie chciałem też wydawać wszystkich pieniędzy na pole, bo później nie miałbym maszyn do tego, żeby to obrobić. A ja nie jestem z tych typów, co wentyl, co wszystko biorą na leasing. Więc ja to muszę zarobić. Lubię zbierać sprzęt. Kombajn jest mój. I tam John Deere 6 też jest moja. Nie, ta ósemka jest leasing. Ja z nim się je. O. Szokujące zdjęcie może być na ten. Na miniaturkę muszę trzasnąć już. O. Ale zwiozę teraz. Widzicie, już ja mam konkret sprzęt właśnie. O to chodzi. Przetrząsarka, zgrabiarka, mam prasę, więc zostaje nam tylko jeszcze kupić owijarkę i możemy robić nawet kiszonkę dla krów. Siano i trawę. Beczka do wody, przywieź parę krów i panie, powiem wam, że jestem gotowy do robienia. No. Już powiem do końca życia. No i tak, będę ustawiony do końca życia. Dobrze gadasz. Dobrze, kac, przeprawisz. Bo naprawdę trzeba kupić później jeszcze jakiś ciągnik większy. Ten z tych największych. Ale to kupię sobie chyba New Hollanda, tak myślę. Niebieskiego. Nie wiem, Buda nie. No właśnie nie wiem, ale kupię chyba sobie New Hollanda. Taki mam plan. Taki plan jest. Big Bad ma 1000 koni, to. Big Bad ma 1000 koni. No i co ja z tym 1000 zrobię? O. Sprzedaż na Allegro. Więcej zostawisz. Ojej, co ja nacisnąłem? Kurde, panie, co tu się włączyło? GST, Enter. O, i teraz był. Ojej. No i tak właśnie. Pięknie. Taka. Jak Marcin, jedziesz tu jeszcze ten pasek. Ładna miniatureczka. To może ty pojedź, a ja ten poprzecznik co ogarnę. Taka ładna miniatureczka będzie. Ja to skoczę, no to już nie. A ja w tym czasie jeszcze to postaram się gdzieś odłożyć, więc najpierw odpalę ciągnik. To odłączę. Zgrabiareczkę schowam do tej szopki. W tej szopce będziemy trzymać jak gdyby sprzęt, tak mi się wydaje, który będzie nam potrzebny do tego, żeby tutaj te pola ogarniać. Kapajcie mi, że już końcówka pola. Super, jesteście bardzo, bardzo prężni i sprawni, żeście ogarnęli to wszystko. To może być przytrząsareczka tu, ale jednak zgrabiareczka jest taka dość nieporęczna, więc ona podjedzie pod tą wiatę tutaj na wprost, na wjeździe i tutaj sobie ją położymy, gdzieś ustawimy. Na razie ten sprzęt no nie będzie nam potrzebny, ale już mamy go przygotowanego. Coś jeszcze do siania przedstawiać muszę. Jeszcze jest pole numer 11. To też można zrobić. To już myślę, że poza odcinkiem sobie na moment pykniemy. Pszenica tam co, nie? A tam pszenicę, tak. Tam już jest taki kawałek, bo ja testowałem siewnik. Podjadę, zobaczę jak to wygląda z chłopakami. To ja jadę na to 11, jak to? Tak. Nie widzę, nie widzę przeciwwskazań. I tam pszenica. A tam pszenica. O. Wentyl
Pojechał. Po robocie. Po robocie. A ja patrzę, nakręcam rękaw. O, i na pole jedno. No i dobra, podjadę jeszcze zobaczyć na tą jedenastkę i jak chłopaki tu wystartują. Pamiętajcie, nie zahaczcie o pole Matiego, bo później to coś dziwnego jest z miedzą. Dobra, to wy pracujcie, a ja pójdę do sąsiadki, nie? Gdzie ty, moja jest? Nie ma tak. No ale co? Ja już się wczoraj umawiałem, zajęte jest. Kurde, sąsiadka ma pracowity tutaj. Ciężej pracuje niż my na tych polach. No, tak więc widzicie, praca w re, zabawa jest przednia, bardzo się cieszę. Jeszcze raz witamy Marcina, który jest z nami tutaj od pewnego czasu. Dzisiaj udało się nagrać w końcu odcinek, więc witamy go serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie was wszystkich z drugiej strony kamery i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Siema na rajo! Siemanko!